Pokaż biednym ludziom, jak ja dzisiaj wyglądam. Może być? Nie, dzisiaj nie wyglądasz. Zjedz banana. To dzień dobry jeszcze raz. Umówiliśmy się, żeby spalić razem 1000 kalorii z Karolem. Tak, żeby, jak ty to mówiłeś? Bądź lepszą wersją siebie wczoraj, jutro, czy dzisiaj, no. Generalnie chodzi o to, że jazda z Karolem raczej do komfortowych dla mnie nie należy. Z wielu różnych względów. Z mocniejszym zawsze jedzie się gorzej, w sensie słabiej. Robimy małą rozgrzewkę siku, a potem... Zawstydzamy insta, influencerko, blogerki, spalamy 1000 kilokalorii przy 60 minut na jednym interwale. No i rozgrzewkę mamy za sobą. Wiesz co? To jest ten niezręczny moment, w którym witasz się ze znajomymi kolarzami. No niezręczne byłoby się też urwać. Karol przez mniej więcej godzinę będzie na jednym interwale trzymać non-stop 320 watów. Jedziemy z Wilanowa do Góry Kalwarii. Na ekranie widzicie moje parametry. Jazda na kole, kiedy jest tak bardzo pod wiatr, to dla mnie bardzo duże ułatwienie. No chyba, że akurat pod górkę, to wtedy drafting już nie ma aż tak dużego znaczenia. W każdym razie na płaskim z Karolem jadącym pod wiatr 40 na godzinę mam około 220 watów, dość niskie tętno i spalam dużo mniej kalorii od niego, pomimo tej samej masy i wzrostu. To dla mnie dowód na to, że nie tylko dystans i czas ma znaczenie, ale też poziom wysiłku, jaki wkładamy w jazdę, dlatego czasem warto się ujechać, tak jak Karol. Średnia moc u niego po 50 minutach na dystansie 35 km to ponad 300 watów i mamy już zaliczony tym sposobem 1000 kalorii. Szczerze obstawiałem, że to zajmie godzinę i 40 km. Ile ci poszło? 1039, nie wiem. 50 minut? Jak się czujesz? Dotleniony. Czyli ja będę miał teraz wracać, tak? Panie przodem. Ale powiem ci, że ja jestem zrelaksowany i wypoczęty. Szczerze? Ja nie wiem w ogóle kompletnie czym się... Ja się przejmuję, bo ja już od dawna nie mam w ogóle problemu, żeby jechać tobie na kole. Czyli albo tobie forma spada, ty, tobie forma spada. No mówię wam serio, tak się wynudziłem. Tę książkę następny raz sobie wezmę. Wreszcie to czegoś się przydałeś. Czyli ile mam trzymać na powrocie? 320. Porówno, jedziemy. A watów! Dobra, średnia 38, postaram się tego nie zepsuć, chociaż nie powinno się patrzeć na średnią, bo na średnią patrzą... Kto patrzy na średnią? Jacek. No, a ty jedziesz tak, żeby mi nie pomagać, okej? Okay? Tak, z przodu. Z tyłu jedź. Dasz radę? Koniec szarlotki, po przerwie wracam do gry, podchodzę do zadania na poważnie, chcę na powrocie trzymać 40 km na godzinę i pomóc kolegom, znaczy się znajomym. Muszę przez kolejne 35 km trzymać z wiatrem w plecy około 260 watów. Mam straszną radość z bycia przodownikiem, to mega odpowiedzialność, motywacja do trzymania mocy, super forma treningu wytrzymałości i gigantyczna satysfakcja. No chyba, że te dwa głupki zaczynają mnie trollować. Oszukali mnie. Chciałem pokazać na filmie, że ja też umiem. Uciekli, podbili tempo do ponad 40. Zostałem sam, teraz muszę ich dogonić. Muszę lecieć na solo 46 na godzinę. Dalej. Nogi gadżeta. Włączam turbo i podtlenek. Robię co mogę, a oni uwierzcie mi, żeby nie poczekali. I nie poczekają. Nie wiem jakim cudem, ale udaje mi się dospawać do Jacka. Ten głupek jeździ na czasówce bez problemu, trzymając 45 na godzinę. Do tego jest tak wychudzony, że słabo się za nim draftuje. To jakby jechać za połową Karola. Sorry, Karol. I o wilku mowa, od razu widać, kto ma oparcie na followersów i subskrypcje oraz podbijania tempa. Zaraz zamknę licznik na ekranie, ale wcześniej chyba odstąpię od zjedzonej szarlotki i kto mi za to zapłaci? I tak było przez całą drogę. Jak tylko próbowałem nagrać, jak jestem dzielny, pomagam na zmianie, daję koła, to od razu jestem kasowany. Tak, bo 43 to jest za mało! Ma być 46. A tak na serio, to nie ma lepszej formy rozwoju formy niż korzystanie z formy takiej koniny.
strony. I Karol, i Jacek to najmocniejsi ludzie, jakich znam. Bardzo dużo im zawdzięczam i cieszę się, że choć przez te 30 sekund zmiany mogę poczuć się akceptowanym. Może nie mam takich łydek jak oni, może nie umiem tak technicznie skręcać, może nie stać mnie jeszcze na TT, ale przynajmniej nie zrywam się z koła tak jak kiedyś. Jestem z siebie dumny, że nie muszę już po pierwszej próbie wracać sam do domu, tak zazwyczaj było. Za to mogę poudawać, że tak jak oni świetnie się bawię, w rzeczywistości to dla mnie coś bardzo trudnego, ale dającego mnóstwo satysfakcji i okazji do rozwoju techniki, siły, wydolności i wytrzymałości. Powrót oznaczał średnią skromną 41 na godzinę. Na 60 km spaliłem łącznie, szanowni państwo, 1300 kalorii, o czym mogę tylko informacyjnie powiedzieć odchudzającym się, bo ja nie prowadzę już redukcji, dlatego dzisiaj wszystko to, co straciłem, solidnie i zdrowo uzupełnię. Boję się zatrzymać, bo boję się, że stracę całą wodę. Mam do was takie pytanie. Pamiętacie, jak pierwszy raz przyszedłem na trening zwiftowy 3 albo 4 lata temu? Tak, tak. W stroju tenisisty, nie? Tak. Zmieniło się coś od tego czasu? Jak pierwszy raz jechaliśmy razem? Masz koszulkę ładnie. Golisz nogi? Nie masz kropki? Co za chamy? Nic nie jesteście ze mnie zadowoleni, że się nie urywam już. Za tobą się już nie da jeździć. I tutaj wcale nie chodzi o wiatr. Ten strój. Wy nie jesteście normalni, naprawdę. Jacek, ile zrobiłeś kilometrów, ile spaliłeś kalorii? Ja nic nie spaliłem. A da się schudnąć jeżdżąc 10 km dziennie? Nie wiem, nie da się. Zgadza się, komam dietę. I to potem się tak szybko jedzie? Tak, na dobranoc. Uwierzylibyście 3 lata temu, że będę z wami jeździć 45 na godzinę? Dalej w to nie wierzymy. Pamiętacie, jak się pierwszy raz poznaliśmy? Jak się wszyscy ze mnie śmiali? Ja się śmiałem. Sam się ze mnie śmiałem. Ty się głośno śmiałeś. Oni do tej pory ze mnie mają pole, bo ja przy nich to jestem mały Miki i się ledwo trzymam na kole. Ale jak jedziesz 46 przez skrzyżowanie, no to sorry. Ale ja trochę zaczynam wątpić, nie? On spala 1000 kalorii w 40 minut. On nie wie. A ja zasłużyłem na lody. Jak codziennie będziecie robić 70 km ze średnią 42, no to de facto można już jeść co się chce, nie? No, ucz się. Ucz się, Karol. Tak jest. Podsumowanie jest takie, że no bez wysiłku nie ma żadnego efektu, nie? I tak naprawdę ilość spalonych kalorii nie zależy od ilości kilometrów, tylko od wysiłku włożonego w te kilometry. Od intensywności, dokładnie. Tak. Karol jedzie 320 watów, a ja wtedy jadę 200, 220, więc mi 1000 kalorii zajęło 50 km, a tobie 34. Jednocześnie widzicie, jaka jest różnica na kole, zarąbista, jaka jest różnica, jak się jedzie za kolarzem szosowym, a za czasowym. Czasowym jest większa motywacja. Jest szybciej, tak. Tak, ale jest ciężej, bo jest o wiele mniejszy draft, więc ja jadąc za Jackiem, jak on jechał 45 na godzinę, jest walnięty czubek, to ja za tym głupkiem mam 260-270 watów, więc no już coś tam zaczynam się rozgrzewać, nie? Dzięki, Karolku, za motywację. Czasami trzeba wyjść, kurczę, troszeczkę dalej, żeby pojechać troszeczkę dalej. Robota wykonana. Dziękuję, dobranoc. No. To był taki standardowy trening. Czwartkowy. Pa!